Hejka moi drodzy, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na tym kanale i dzisiaj przychodzę do Was z Q&A, czyli Questions and Answers, czyli pytania i odpowiedzi. Jakby ktoś nie wiedział. Dawno nie było Q&A na moim kanale. Ostatni raz wydaje mi się, że był w wakacje albo nawet przed wakacjami. A dużo się u mnie zmieniło, więc stwierdziłam, że zadam Wam pytania, a pytania zadałam Wam na Instagramie. Także jeżeli jeszcze mnie tam nie obserwujecie, to zapraszam bardzo serdecznie, bo ja tam naprawdę często się udzielam, jest Was tam naprawdę dużo, także zapraszam. Także nic innego nie pozostało, jak wziąć sobie popcorn. Rozpoczynamy ten odcinek. Zaczniemy od takich lajtowych pytanek i pierwsze to jeden serial, który mógłbyś oglądać cały czas to. I powiem Wam, że ja mam dużo seriali, które naprawdę mi się tak bardzo podobały, które mogłabym oglądać tak po kilka razy, ale jeżeli miałabym wybrać jeden taki serial, który mogłabym oglądać do końca życia i już nie zmienić na żaden inny, to wydaje mi się, że był to by Prison Break, bo jest to serial, w którym dużo się dzieje. Jest to serial, który jest przede wszystkim długi i jeżeli się zacznie pierwszy sezon i potem przejdzie się aż do ostatniego, to już się nie pamięta, co jest w pierwszym sezonie i można to oglądać w kółko. Także to jest dość dobre, ale na przykład inne seriale, które uwielbiam, to jest m.in. Outer Banks, lubię też Stranger Things. Nie wiem, jest dużo takich seriali, które uwielbiam, ale wydaje mi się, że jednak byłby to Prison Break, bo tak jak powiedziałam, jest on długi i można go oglądać, aż się nie znudzi. Kolejne pytanie to jest, ile miałaś lat, gdy dostałaś okres? Ja już na tego typu pytania odpowiadałam w odcinku, który robiłam kilka... Nie kilka lat temu, 2 lata temu chyba jakoś. W jakieś wakacje czy coś w tym stylu, to tam były takie jakby spicy właśnie pytanka, pytania tabu. I odpowiadałam, że ja okres dostałam dość późno, bo dostałam dopiero w 3 gimnazjum. Wszystkie moje koleżanki podostawały jakoś mega wcześnie, w 1 gimnazjum, niektóre nawet w podstawówce jeszcze, a ja dostałam dopiero w 3 gimnazjum. I to dopiero pod koniec, także... Kolejne pytanie to, czy pokażesz swoje tatuaże? I to jest dobre pytanie, bo ja jutro idę na nową dziarkę. Nie pokażę Wam jej tutaj, no bo idę dopiero jutro, ale mogę Wam pokazać te, które mam. A więc pierwszy to jest tutaj taki piękny samolocik z serduszkiem i to jest tatuaż, który mam wspólnie zrobiony razem z mamą. Kolejny tatuaż, który mam to tutaj, to jest mój pierwszy tatuaż, jaki kiedykolwiek zrobiłam. Ma on już 1,5 roku. I kolejny to tutaj napis, który jest najnowszym tatuażem i równocześnie najmniejszym. Jest to napis You got this, motywacyjne hasło. I ostatni, który mam, to tatuaż, który mnie najbardziej bolał, to jest palma na kostce. Kolejne pytanie, ulubiona postać z Marvela. No i właśnie to też jest dobre pytanie, bo osoby, które obserwują mnie na Instagramie, to wiedzą, że ja ostatnio bardzo wciągnęłam się w świat Marvela i od jakichś 2 tygodni oglądam go non-stop. Jeśli chodzi o moją ulubioną postać, to mogę Wam dać szczerze, szczerze powiem Wam, że ja zaczęłam oglądać ogólnie Marvela przez Spidermana, a dokładnie przez Toma Hollanda. I jakby przyznaję się do tego, że to on mnie zachęcił do tego, żeby go oglądnąć. Ale moją ulubioną postacią zdecydowanie jest Iron Man, czyli Tony Stark, no i oczywiście Spider-Man, no bo jak to inaczej. Lubię też Black Widow, ja oglądam po angielsku, więc nie znam się na polskich nazwach, nie wiem czy są jakieś inaczej przetłumaczone. Gdybyś miała możliwość wylotu jutro do dowolnego miejsca na Ziemi, gdzie by to było? Wydaje mi się, że byłoby to do Miami, bo już strasznie tęsknię za Stanami, naprawdę, już chciałabym tak bardzo polecieć do Stanów. Jednak Miami to jest taki mój drugi dom. Ja się czuję w Miami, czasem nawet lepiej niż w Polsce, ale innym miejscem, jeśli chodzi o nie o USA, to mogłoby też być Ameryka Południowa, a dokładnie Brazylia. No, bo to jest moje największe marzenie, żeby tam polecieć już od nie wiem ilu lat. Były też takie pytania. Na które wydaje mi się wystarczy odpowiedzieć po prostu tak. Tak. No tak, po prostu tak. Ale były też pytania takie. I na nie wydaje mi się, że mogę odpowiedzieć po prostu nie. Polska muzyka czy zagraniczna? Wydaje mi się, że zagraniczna, bo mamy większy wybór, jakby, no nie wiem, ale na polską muszę mieć mood. Polską najlepiej się słucha właśnie na imprezach, na wakacjach, ale nie mogłabym tak jakby cały czas słuchać polskiej, bo ja mam tak, że tak, o, słucham polską na zmianę z zagraniczną. Mam fazę na polską i na zagraniczną. Teraz aktualnie mam na zagraniczną już od dłuższego czasu. Od ilu lat trenujesz pole dance? Jeśli chodzi o pole dance, to jest
cały oddzielny filmik na moim kanale odnośnie pole dance. Za niedługo pojawi się kolejny, bo też mam fajny pomysł na taki właśnie filmik odnośnie pole dance, ale pojawił się już taki filmik na moim kanale, gdzie możecie znaleźć odpowiedź na każde pytanie odnośnie pole dance, ale pole dance trenuję w tym roku. We wrześniu będą już 4 lata, czyli póki co 3,5 roku. Ile zajęło Ci osiągnięcie efektów treningowych na brzuchu? Było właśnie mega dużo pytań odnośnie, bo jak zauważycie teraz na Instagramie albo ogólnie na YouTubie, staram się wprowadzać taki w miarę fit content. Chcę nawiązywać do tego, że warto ćwiczyć, warto uprawiać sporty, nie to co nawet ćwiczyć, tylko po prostu warto się ruszać, ruch jest ważny w naszym życiu, tak samo jak i odżywianie. Odżywianie też jest naprawdę ważne, to jest 70% tak naprawdę sukcesu. Jeżeli dążycie do jakiejś figury, to dieta jest bardzo ważna, więc staram się jakby pokazywać fit lifestyle ostatnio u mnie na profilach społecznościowych i jeśli chodzi o ile zajęło Ci osiągnięcie efektów treningowych na brzuchu. Ja jakby sportem cokolwiek ćwiczę od dziecka. Na początku było to jakieś tańce, balet, jakieś różne style, później zapisałam się na akrobatykę, na którą chodziłam, akrobatykę sportową, na którą chodziłam przez 4 lata. Później zaczął się pole dance, jeszcze w trakcie był aerial, także naprawdę dużo jakby sportu jest w moim życiu od dawna, oprócz tego ja wiecie, jakieś różne sporty zimowe, basen, wszystko po prostu było całe życie związane. Więc ciężko mi powiedzieć, kiedy tak naprawdę uzyskałam efekt na brzuchu jakikolwiek, bo on tak naprawdę cały czas ze mną był, tylko wiecie, jakby mamy coś takiego jak pamięć mięśniową i czasem ona zanika, ale później, gdy zaczniemy z powrotem ćwiczyć, pojawiają się efekty zdecydowanie szybciej niż jakbyśmy zaczynali od zera. Więc jakby ja trenuję teraz regularnie, od tego roku już ponad 5 tygodni. Swojej sylwetki jestem zadowolona, jeszcze nad nią pracuję, nie jest to taka 100% mój ideał, jeszcze nad nią pracuję, ale słuchajcie, jeśli chodzi o efekty na brzuchu, to tak jak mówię, ćwiczę od 6 tygodni, znaczy 5. Z Pamelą Ray robię jej katalogi, powoli będę zmieniać te treningi, że chcę próbować nowych rzeczy, nie chcę cały czas stać w miejscu, ale tak jak właśnie mówię, od tych 5 tygodni ten brzuch się pojawił, bo przez grudzień zanikł, bo ja nie ćwiczyłam w ogóle, w grudniu ćwiczyłam może 3 treningi, 4 zrobiłam jakieś i to była w tym rurka, tak to ogólnie w ogóle nie ćwiczyłam. Czy chciałabyś kiedyś zagrać w jakimś filmie lub w serialu? I powiem, że to jest dobre pytanie, bo ostatnio mega się wkręciłam na TikToku, co prawda to jest mega amatorskie, ale mega się wciągnęłam w robienie jakby takich actingów i jakby wiecie, takie odgrywanie takich scenek przez takie krótkie filmiki i jest to mega coś fajnego dla mnie i chciałabym kiedyś spróbować wziąć udział w jakimś filmie, zagrać w jakimś serialu, może nie od razu być jakąś hollywoodzką gwiazdą czerwonego dywanu i chciałabym kiedyś wystąpić w jakimś filmie, mam nadzieję, że będę miała jakąś szansę, także no. Jakie masz postanowienia na ten rok? Miałam postanowienie, żeby właśnie zabrać się za ćwiczenia regularne, zabrać się za zdrowsze odżywianie i przede wszystkim, żeby robić dużo zdjęć, bo tak się może wydawać i tak się każdemu wydaje, że o, ty cały czas siedzisz w tym telefonie, cały czas wszystko fotografujesz, mogłabyś być z nami, a nie wszystko fotografować, a później te właśnie zdjęcia, filmiki są najlepszą pamiątką. Nie tyle, co jakby wrzucać, udostępniać na Instagrama, ale po prostu robić więcej zdjęć. Co oglądasz na ten moment? Na ten moment, tak jak mówiłam, oglądam wszystkie części Marvela, ale oglądałam też ostatnio serial Facet na święta na Netflixie i też był całkiem spoko, także polecam. Jaki kierunek w szkole wybrałaś? Geografia, angielski, WOS. To są moje 3 rozszerzone przedmioty i to jest klasa politologiczna. Za ile masz urodziny? I moi drodzy, to jest kolejne bardzo dobre pytanie. Z racji, że uwaga, ja mam aplikację Big Day i tutaj mam odliczanie do moich urodzin, czyli do mojej 18. Proszę bardzo, moje urodziny są dokładnie za 162 dni. Ja mam urodziny 20 lipca, także właśnie w ten dzień za 162 dni mam urodziny. Kolejne pytanie, co motywuje Cię do treningów? I to jest też mega, mega często powtarzające się pytanie, bo Wy bardzo często się pytacie, skąd Ty bierzesz tyle energii, skąd Ty bierzesz tyle motywacji i tak dalej, i tak dalej. I powiem Wam, że ja nie wiem, serio, ja nie wiem, jakby ja sobie myślę, że postanowiłam sobie, że chcę robić te treningi, postanowiłam sobie, że chcę po prostu jakby dążyć do tej mojej wymarzonej sylwetki i po prostu jakby to, że widzę jakieś efekty, to, że idę, to mnie samo motywuje, plus jak ja już zacznę robić, na początku mi się nie chce iść na ten trening, ale jak ja już go zacznę robić, to od razu jakby chce mi się i jakby sprawia mi to ogromną przyjemność. Wiem, że dla niektórych treningi to jest totalna męczarnia. Ja też tak miałam, nie martwcie się. I to nie jest tak zawsze, że mi się chce. Ja czasem po prostu nic mi nie wychodzi. Mam beznadziejny trening, nie mam energii. Potem jeszcze mniej mam energii po tym treningu. Nic mi nie wychodzi, żadne ćwiczenie. Także nie martwcie się, nie jesteście jedyni. No nie wiem o nas skąd na siebie, że naprawdę ja bym chciała znać na to odpowiedź, ale to nie jest tak, pamiętajcie, że ja też mam zawsze, nie ma, nie
nie jest tak, że ja też mam zawsze dużo energii, zawsze jestem uśmiechnięta, szczęśliwa i mam dużo motywacji. To tak nie jest, pamiętajcie o tym. W jakim programie montujesz filmy i czy ktoś Ci pomaga przy kanale? Przy kanale nie pomaga mi nikt, tak mi się wydaje, że mogę tak odpowiedzieć. Jedynie co należy do agencji partnerskiej, sieci partnerskiej Get Hero, która właśnie łączy twórców. Są jakby taką moją prawą ręką, mam taką swoją jakby menadżerkę, coś w tym stylu, która jakby pomaga mi wszystkim z jakimiś współpracami, z jakimiś różnymi rzeczami. Jest naprawdę super i wydaje mi się, że to mogę uznać za taką jednak pomoc przy kanale. Ale jeśli chodzi o sam fakt montażu, jakichś obróbek czy coś w tym stylu, to nikt mi nie pomaga, a ja montuję wszystko w programie Final Cut Pro. I to są naprawdę wszystkie pytania? Mam wrażenie, że jest jakoś bardzo mało. Serio, bardzo mało. Tylko 24 minuty nagrywałam. Mam tutaj 5 popcornów i jak uda mi się trafić wszystkie za pierwszym razem, musicie zostawić suba. Tyle w temacie. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Decydujący. I tak zostawiacie suba. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie tego szalonego Q&A. Dajcie znać, czy coś takiego Wam się podobało, czy chcecie więcej takich luźnych odcinków, gdzie siedzę i po prostu gadam do kamery. A ja się już z Wami żegnam i z tą piękną scenerią, z tym pięknym outfitem i z tym pięknym popcornem idę oglądać jakiś film. Także dziękuję wszystkim bardzo serdecznie za oglądanie. Do następnego odcinka i cześć!